Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek 220. Cześć, nazywam się Szymon Negacz i swoją karierę zawodową skupiłem na rozwoju firm B2B. W ostatnich latach założyłem Wise Group, grupę pięciu firm, która między innymi przez doradztwo, szkolenia, usługi marketingowe, rekrutacyjne i technologiczne pomaga w rozwoju sprzedaży i marketingu w polskich firmach. Na co dzień jestem pasjonatem procesowego podejścia, technologii i zwinnego zarządzania, a swoją wiedzę przekazuję bazując na prawdziwych przykładach. Jeżeli w swoim życiu zawodowym rozwijasz sprzedaż i marketing B2B, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Tytuł odcinka to Wielkie zmiany w małej firmie. Dariusz Drezno i Dawid Górny. Aksens. Finalista. Wdrażamy NSM. Cześć, witajcie, witam was serdecznie w 220 odcinku podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Dla tych osób, które po prostu trafiły na ten odcinek, ten odcinek to wywiad z jednym z finalistów konkursu Wdrażamy NSM. Był to konkurs polegający na tym, że pojawiło się w tym podcaście 50 odcinków, 25 serii sprzedaż, 25 serii marketing, które pomagały przeprowadzić transformację nowoczesnej sprzedaży i marketingu w swojej firmie. Na koniec tego konkursu Trzy firmy, dokładnie cztery, bo jedno wyróżnienie było dodatkowe, zostały wyróżnione, a jedna wygrała 200 tysięcy złotych. Dzisiaj na antenie usłyszycie zwycięzców wyróżnienia w kategorii Debiut. Firma Accents to firma, która istnieje od niedawna, co sprawia, że ta rozmowa, bo od 2022 roku to jest ważne ta rozmowa będzie skrajnie inna od poprzedniej, gdzie rozmawialiśmy z firmą Stalko. Tam wielka struktura firma, która istnieje od 45 lat a teraz, mimo że słuchali tych samych odcinków, to jest to firma niewielka, prowadzona przez czterech wspólników od około dwóch lat. Aksens zajmuje się tym, żeby świat był bardziej dostępny. Ich specjalność to dostępność cyfrowa. Audytują, tworzą, wdrażają, testują rozwiązania IT, żeby mogły służyć wszystkim. Szkolą też twórców inkluzywnych produktów i usług. Dariusz Drezno, z którym rozmawiamy, to współzałożyciel. Od 20 lat siedzi w jakości i dokumentacji systemów IT, a teraz przeniósł to do świata dostępności. Od 10 lat również przedsiębiorca. Ale robił tę przedsiębiorczość bez ułożonej sprzedaży i marketingu. Usłyszycie trochę o jego drodze w tym materiale. A razem z nim jest Dawid Górny, też współzałożyciel z wykształcenia prawnik, który przeszedł do świata IT i został testerem oraz konsultantem w świecie dostępności. I co ciekawe, jest osobą niewidomą, która jeździ na nartach i niedługo po nagraniu tego odcinka jedzie wspiąć się na Kilimandżaro. co jest ekstremalnie ciekawe. Dwóch panów, będziemy rozmawiali w trójkę. Warto, żebyście skupili się w tej rozmowie właśnie na tym, co jest między tymi wspólnikami, jak oni traktują biznes, jak podchodzą do ułożenia sprzedaży i marketingu już na początku trwania swojej firmy. Uważam, że jest to ekstremalnie inspirujący materiał. I, I bardzo się cieszę, że właśnie taka firma została wyróżniona. Nie przedłużam dla tych z Was, którzy w czasie słuchania będą chcieli podejrzeć, czym się zajmują: acces.io. Tam możecie przeczytać więcej, a tymczasem życzę Wam miłego słuchania. Cześć, Panowie! Cześć, Szymon! Cześć! Tak, pierwszy przywitał się Darek, drugi przywitał się Dawid. Słuchacze już was poznali we wstępie. Powiedzcie proszę, co sprawiło, że w ogóle zabraliście się za pracę nad wyzwaniem Wdrażamy NSM? Po pierwsze, poszukiwaliśmy wiedzy. Głównie ja, bo w naszej firmie to mnie przypada zaszczyt zajmowania się sprzedażą marketingiem i koordynowania tego wszystkiego. No, a jak szukałem wiedzy, to natrafiłem na twój podcast. Trafiłem na niego właściwie na YouTubie, bo nie słucham podcastów w ogóle. I okazało się to dla mnie takie no, wymarzone źródło wiedzy, ze względu na strategiczne podejście, które, które prezentujesz, i moje strategiczne skrzywienie, które też mam. I zaczęliśmy po prostu to robić. Odcinek po odcinku, krok po kroku starałem się to wdrażać w firmie, a w momencie, jak się pojawił konkurs. No to pierwszy odruch był taki, hej, jest konkurs, musimy go wy, wy, wygrać. <laughs> okay. Ja mam akurat takie podejście, większość u nas w firmie ludzi tak do, podchodzi do różnego rodzaju konkursów. Druga myśl była taka, że to jest totalnie nie dla nas. Jesteśmy zbyt mali, zbyt świeżą firmą jesteśmy, mamy małe obroty no i generalnie nie mamy działu sprzedaży jako działu, bo jak się pewnie zaraz okaże, wszyscy robią wszystko po trochu. E a trzecia myśl była taka: no to co, to nawet jak nie wygramy, to przynajmniej sobie to poukładamy. Pracujemy nad tym już praktycznie ponad rok, więc to może być taki dobry milestone, żeby spróbować to sobie poukładać i spisać, chociażby dla siebie. No i tak doszliśmy tu, tu gdzie jesteśmy. Super. Wy też jesteście przykładem takiego biznesu, który, który, do którego ja zawsze zachęcam słuchaczy: to znaczy, nie próbuj wskoczyć na falę, które już leci. Tylko spróbuj przewidzieć, jaka fala niedługo nadejdzie. No i Wy jesteście dla mnie przykładem firmy, która w sposób bardzo mądry postawiła sobie strategię. W 2015 wchodzi unijna dyrektywa. Powiecie 20. o niej nieco więcej? 25, przepraszam. Powiecie o niej więcej? No tak, to może ja troszkę, bo ja się zajmuję bardziej tymi prawnymi kwestiami i też jako osoba niewidoma jestem bardzo zainteresowany tą dyrektywą, bo to jest tak zwany Europejski Akt do Dostępności, który będzie implementowany na terenie całej Unii Europejskiej. No i bardzo dużą część branż biznesowych, szczególnie właśnie tych większych firm, takich, które świadczą bardziej publiczne usługi. Zobowiązuje do właśnie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. No i ta dostępność musi być dosyć szeroka, bo to i będzie dostępność cyfrowa, którą my się głównie zajmujemy i co dla nas jest tutaj takie pierwszorzędowe. No ale to też będzie dostępność różnych urządzeń, które, które będą na rynku się pojawiały, tak żeby właśnie osoby. Bez względu na swoje ograniczenia, mogły z nich korzystać. No widzimy w tej dyrektywie, czy w implementacji tej dyrektywy, dużą szansę, no bo jeżeli jest obowiązek, no to też biznes będzie musiał na niego będzie odpowiedzieć, popryć. bo pojawiają się również kary, które no będą. Dość dotkliwe z tego, co tu widzimy, bo to i dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nawet wycofanie usługi czy produktu z rynku, więc takie Boże. naprawdę konkretne. No, my do tego oczywiście podchodzimy od takiej strony. Miękki, czyli chcemy, żeby po prostu wszyscy mogli korzystać z tych usług, z tego świata cyfrowego, przede wszystkim, ale też z urządzeń. No w taki sposób, żeby nie byli wykluczani, no bo to jest jednak z takiej czysto ludzkiej strony niefajne. Ja się z tym stykam rzeczywiście często, więc też jakoś jest mi to bliskie. No tak, no bo Wy napisaliście w celach w ogóle swoich, że Aksens będzie partnerem pierwszego wyboru dla polskich firm, które w swoich produktach i usługach cyfrowych chcą zaadresować temat dostępności. To jest cel, który opisaliście sobie na 5 lat. Rzeczywiście idziecie w tę stronę? Chcecie być pierwszym wyborem w Polsce w tym temacie? No tak, zdecydowanie. Nie widzę powodu, żeby tak, tak nie było. <laughs> okay. Jest to cel ambitny, ale to też wynika z tego, że my po prostu chcemy to robić. Tak? No i wspaniale. To słuchajcie, w swojej pracy mieliście dużo, dużo pomysłów na to, co robić, czego nie robić. I to, na, tym, na czym chciałbym się skupić dzisiaj, to to, że dużo słuchaczy ma też taki problem, że mają na przykład małą firmę. Pomysłów zazwyczaj jest więcej niż czasu i też pieniędzy z drugiej strony. Jak Wy podeszliście do tego, co wybrać do zrobienia, a co nie? I może zacznę od tego, że ja już ponad 20 lat przewijam się przez różne firmy i podejścia strategiczne, i z paru pieców chlepiadłem. Mhm. I zawsze powtarzam, że bardzo wiele rzeczy nauczyłem się w tych wszystkich firmach, korporacjach międzynarodowych na temat tego, co robić, ale chyba jeszcze więcej na temat tego, czego nie robić. To jest moim zdaniem ogromna wiedza, którą możemy wynieść z każdej firmy. I zawsze podchodzę właśnie w ten sposób do tego, żeby się skupiać na tych rzeczach, które przede wszystkim na tych rzeczach, w których czujemy, że możemy być dobrzy, mhm. dobrzi, najlepsi nawet, i resztę po prostu wycinać. Czyli fokus na konkretną rzecz i dobieranie takich rzeczy, w których wydaje się, że mamy szansę zrobić coś naprawdę fajnego, a przy tym jeszcze mamy jakąś tam dobrą zabawę. Ale to jedna osoba to dobierała? Dobieraliście to jako całe grono? Bo to jest trójka wspólników, jeżeli dobrze kojarzę. Nas jest czwórka wspólników, czwórka. cała jest firma jest mniej więcej dziesięcioosobowa. Praktycznie mm -hmm. każdy był jakoś w to zaangażowany, natomiast y, głównie jeśli chodzi o kierunki rozwoju, sprzedaży, marketingu, to jestem ja i Jędrek, który u nas koordynuje okay. z, z, sprawy marketingowe. Y, natomiast to wszystko było gdzieś tam omawiane, ja staram się... Sugerować reszcie wspólników, co moglibyśmy to, co moglibyśmy robić, uzasadnić to jakoś. Oni hmm. często mnie challenge'ują, co jest super. Czyli w formie dialogu tak naprawdę. Ale macie jakieś takie zarządowe spotkania, na których to robicie, czy jak jesteście dogadani pomiędzy wspólnikami? Mamy co miesięczne, staramy się trzymać co miesięczne spotkania, tak zwane spotkania zarządu, czy jak to nazywamy spotkania ojców założycieli, na których. Staramy się mieć czas, żeby przejść przez nasze strategiczne rzeczy, zobaczyć, co zrobiliśmy, żeby dojść tam, gdzie chcemy być. Staramy się zobaczyć, czego nie zrobiliśmy i jakoś to zaadresować. Także, no, jest to ważna część, wydaje mi się, naszej firmy. Wspaniale, to jest w ogóle fajny przykład tego, w jaki sposób dogadywać się pomiędzy wspólnikami, ale też doświadczenie pokazuje, że, że, że te rzeczy się zmieniają w 5, 10 i 15 roku wspólnego prowadzenia biznesu. Ponoć wtedy to jest już trudniejsze. Ale to na razie nie psujmy słuchaczom nastroju. No, my bardzo stawiamy na to, żeby było transparentnie, żeby było otwarcie i by potrafimy się pospierać, ale zawsze to jest w takiej atmosferze, że widzimy ten cel, który mamy na, na końcu i ten efekt, który chcemy osiągnąć, więc nawet jak mamy takie psztyczki do siebie, to one są fajne i na końcu wychodzimy z uśmiechami z takich spotkań. Fajnie. Wy się poznaliście w jakiś sposób zawodowo znacznie wcześniej przed założeniem biznesu, czy to wszystko w ramach biznesu się wydarzyło? My z Dawidem znamy się od czasu studiów. Ja studiowałem informatykę, a Dawid studiował prawo. Poznał nas nasz wspólny kolega, przyjaciel. Tak. Y Potem nasze drogi się rozeszły na parę lat, mhm. i potem za jakiś czas znowu się zeszły. Przypadkowo, ja chyba potrzebowałem jakiejś porady prawnej, jeśli dobrze pamiętam. Zajrzałem do Dawida na kawę. Dawid wyciągnął swojego iPhone'a chyba wtedy i zaczął wyklinać, bo coś znowu mu nie działało. A ja stwierdziłem, ponieważ ja się zajmuję 20 lat jakością oprogramowania i testowaniem oprogramowania, ja stwierdziłem, że z ciebie to byłby idealny tester dostępności stary. Myślałem, że mu wtedy przywalę jak to usłyszałem, bo byłem tak wkurzony na to, że mi nie działa, a on mi to mówi, że byłbym świetnym testerem. Ja sobie myślę, że to jest moje życie. Co to za testowanie? No i od słowa do słowa pojawił się pomysł, żeby świadczyć tego typu usługi najpierw jeszcze pod innym brandem, pod moją poprzednią firmą, w mojej poprzedniej działalności, właśnie skoncentrowanej na, na testach. A potem gdzieś tam od słowa do słowa dołączyły jeszcze dwie osoby. Tomek, który był. W trochę podobnej sytuacji jak ja, czyli przeszedł przez ileś tam korporacji IT i szukał czegoś, co by było takie bardziej, powiedzmy, meaningful, trochę bardziej z misją. I Kacper, który jest najmłodszy z naszych, najmłodszym z naszych wspólników, świeżo po studiach z którym znowu Dawid się zna chyba od dzieciństwa. Tak, no i ja Kacpera znam od dzieciństwa, rzeczywiście jestem chrzestnym jego siostry, także to też taka przyjaźń, która też się w sumie zawiązała z kolei jak Kacper był na studiach, bo zaczęliśmy wspólnie biegać, no bo ja bez zasady nie mogę biegać, uprawiać sportów takich plenerowych, no i on się zgłosił i to jakoś tak się połączyło fajnie. Także można powiedzieć, że najpierw byliśmy kumplami czy, czy nawet przyjaciółmi, ten. Na pewno dobrymi kumplami, a potem stwierdziliśmy, że zakładamy firmę i na szczęście jeszcze ciągle jesteśmy kumplami, mimo że, że mamy firmę. Wspaniale. Powiedzcie mi teraz, bo wy to wdrożenie zaczęliście kiedy mniej więcej? Myślę, że tak na poważnie, znaczy powiedziałbym, że właściwie od zera, czyli od momentu jak stwierdziliśmy, że zakładamy firmę i że Cześć trzeba 2, zrobić sprzedaż i marketing jakoś w miarę profesjonalnie, bo w poprzedniej mojej działalności w ogóle tego nie robiłem. Okay. Opierałem się tylko na poleceniach i jakoś to szło. No ale tutaj startowaliśmy od zera w branży w większości nieznanej, na rynku niewyedukowanym jeszcze, no i trzeba było coś zrobić. Więc właściwie od początku zacząłem szukać tych źródeł wiedzy, jak można by to zrobić, jak można by to napocząć. No i trafiłem na, na Twoje filmy właściwie na YouTubie. Więc można powiedzieć, że od początku istnienia firmy gdzieś się przewijacie z nami, nie wiedząc o tym. A tak bardziej na poważnie, no to myślę, że to zaczęliśmy półtora roku temu. Też jak dołączył do nas Jędrek. Jędrek też jest świeżo po studiach. Międzynarodowa sprzedaż i marketing na duńskiej uczelni w Kopenhadze, nie pamiętam dokładnie na której. Fajnie się złożyło, bo jak pisał pracę końcową, dyplomową na tej swojej uczelni, to opisał nasz przypadek. Ja akurat wtedy też mieszkałem pod Kopenhagą, więc przyjechał na obronę, zawiązałem mu krawat, zrobiliśmy razem prezentację dyplomową i wrócił, zdał, a potem zatrudnił się u nas i, i cały czas próbuje robić to, co zaplanował w tej pracy. Super. To słuchajcie, zanim przejdziemy do wniosków, chciałbym słuchaczom przeczytać jeden, jedną rzecz z waszej tabeli. Którą chciałbym, żeby bardzo wielu zapamiętało, macie tam taki punkt: wdrożenie CRM. I napisaliście przy nim, że to jest cel na 2024, bo w 2023 mamy za mało danych o procesie i klientów, aby zdefiniować wymagania. I to jest tak piękne, jak to przeczytałem, bo, bo wiesz, bo wszyscy przy szczególnie przystawianiu nowego biznesu, musimy wdrożyć system CRM i to ASAP, rankingi oglądamy. że my mówimy, ale Jaki proces tam chcesz wsadzić? ważne. Czerem <grym grym> chcę mieć, nie? Więc to, to, to wrzucam słuchaczom jako taki wniosek, który mi się bardzo spodobał z waszej pracy z wnioskami. No ale właśnie, najpierw takie duże pytanie otwarte. Co jest dla Was najważniejszym rezultatem pracy nad tą sprzedażą i marketingiem na dzisiaj? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że mamy to. Strategicznie opisane, czyli wiemy, co robimy, wiemy, czego nie robimy, przynajmniej na dziś. Mamy ten lejek marketingowo sprzedażowy zdefiniowany. On jakoś tam działa. Jesteśmy w miarę zadowoleni z rezultatów. Mierzymy go sobie na poziomie jakichś tam podstawowych parametrów. No i to jest wydaje mi się, taki dobry początek. To, co było nam potrzebne, w, pierwszym, w pierwszej kolejności, moim zdaniem. Z innych rzeczy, no to na pewno przełożyło się to na to, że mamy więcej klientów, więcej zapytań, więcej lidów. Okej, okay. zaczynaliśmy, to, to mieliśmy 5 lidów miesięcznie, powiedzmy. Teraz mamy około 20, czyli właściwie codziennie pojawia się jakieś potencjalne zapytanie. No i to już dla takiej firmy jak nasza to powoduje, że mamy co robić. Fajnie. Powiedziałeś, że mierzycie różne rzeczy w lejku. Pamiętacie, co to jest mniej więcej, co mierzycie i na co zwracacie uwagę. Tak, mierzymy zasięgi mhm. w social mediach, w których jesteśmy obecni. Wcześniej mierzyliśmy po prostu ilość followersów, ale stwierdziliśmy, że to niewiele daje. To był jakiś tam pierwszy cel. Potem zaczęliśmy mierzyć zasięgi, mierzymy wejścia na stronę, mierzymy rzeczy związane z naszym newsletterem, który jest naszym MOF-u. Właśnie dzisiaj wyszedł kolejny, kolejny newsletter, wysyłałem go rano do, do subskrybentów. Więc to są takie podstawowe parametry, jeśli chodzi o marketing, które mierzymy. No plus, oczywiście, finansowo-sprzedażowe rzeczy. Tak. Czyli tak naprawdę macie po całości to przefiltrowane. No, bo macie zarówno pod kątem ruchu w marketingu, tego, co się dzieje w środku lejka, macie przemierzone wyjście, no bo macie liczbę nowych klientów, zapytania, więc tak naprawdę z najważniejszych rzeczy to, to macie na pewno metryki, które mogą Wam dać narzędzie do tego, żeby decydować, czy coś dalej robimy, czy nie zmieniamy tych strategii, nie? A macie jakiś pomysł na to, jak się nie zastać w tej pracy, w sensie to jest ktoś u Was odpowiedzialny, kto podejmuje właśnie decyzję, co zmieniamy i kiedy? No takim chyba triggerem do wszystkich zmian to najczęściej jestem ja, jeśli chodzi o sprzedaż okay. i marketing. Na bieżąco właściwie omawiam to z Jędrkiem, bo my współpracujemy praktycznie każdego dnia. Na tych naszych spotkaniach ojców założycieli przedstawiam te pomysły i albo dostaję weto, albo dostaję najczęściej aprobatę albo jakieś pytania, które powodują, że coś zmieniam. Mhm. Więc wydaje mi się, że mamy jeszcze tak wiele do zrobienia. Że nie ma tu niebezpieczeństwa, że się gdzieś zastaniemy. Na pewno chcielibyśmy, te rzeczy, które robimy, chcielibyśmy robić na jeszcze większej petardzie, że tak powiem, na większych wolumenach. Powiedziałeś, że mamy to opomiarowane. No nie mamy do końca opomiarowanego, tak jakbym chciał, bo wyliczenie konwersji, na przykład, co nam, z czego wynika, to jeszcze tego nie mamy, tak? Nie mamy takich danych. Zaczynamy je sobie zbierać, ale to na razie jest bardziej zgadywanie i eksperymentowanie. Więc, nawet z takich podstaw wydaje mi się, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, i nie widzę takiego niebezpieczeństwa, że osiądziemy na laurach. To, to, to nie, to jakby jak już czytam pracę, to ja widzę, że wy na laurach nie osiądziecie, to, to o to się nie obawiam. Ale, ale fajny jest ten rezultat, o którym mówisz, nie? Że, że, że mamy wiemy, co robimy, wiemy, czego nie robimy, mamy wstępną hipotezę lejka, tych zapytań jest więcej. Mierzymy poszczególne etapy. Uważam, że to jest mega, szczególnie dla młodego biznesu, nie? no bo większość tych małych firm, początkujących firm chyba się boryka głównie z tym, że jest chaos, właśnie klienci z poleceń. I w sumie z miesiąca na miesiąc liczymy, czy nam wystarczy na wypłaty i na wszystkie koszty. Ale to jak wnioski, w sensie. Takie, taki najcenniejszy rezultat, to teraz z drugiej strony pytanie też otwarte. Co było najtrudniejsze po drodze? Oprócz tego, że to wszystko trzeba było ustalić, wysłuchać, co było dla Was taką największą barierą w pracy nad tym wszystkim? Myślę, że standardowo dla takiej małej firmy, która próbuje się rozruszać, brak czasu, zasobów. Tak? Każdy u nas robi wszystko, no bo jesteśmy małą firmą, która się rozwija. I po pierwsze, trzeba było wygospodarować na to czas, dać temu priorytet, i tutaj bardzo pomogło właśnie to, że zdecydowaliśmy się, czego nie robimy. Po mhm. prostu. I czasem wracają te pomysły. Ktoś tam rzuci, ej, może zróbmy jeszcze to, pojedźmy na taką konferencję, zacznijmy robić podcast, bo inni to robią, i, i wtedy ścinamy to. No bo wiemy, że po prostu możemy zacząć to robić, ale nie, nie utrzymamy tego, albo nie zrobimy tego w takiej jakości, jakiej byśmy chcieli. Więc chyba to było taką największą przeszkodą. Dalej zresztą jest. Tak, jeszcze będzie długo. Bo mamy bardzo dużo po prostu bieżących rzeczy do zaadresowania, mamy toczące się projekty, musimy obsłużyć te wszystkie zapytania od klientów, tak. a jednocześnie musimy to rozwijać. Więc tu chyba nic, nic innego nie wymyślę poza tym, że zasoby, no i brak wiedzy, no bo myśmy startowali, tak jak mówię, z bardzo taką zerową wiedzą. Ja miałem trochę wiedzy praktycznej na temat właśnie tego, czego nie robić, ale to nie była wiedza ze sprzedaży. Jędrek miał wiedzę teoretyczną ze studiów, ale to jest jego pierwsza praca w zawodzie. No i. No ale to tak. jak znaleźliście ten czas w takim razie? Skoro to było największym problemem? Co zrobiliście? Mieliście jakieś rutyny? Na coś się umówiliście między sobą? No podzieliliśmy się. Mamy dość taki ścisły podział w firmie, okay. kto się czym zajmuje. Czyli na mnie wisi sprzedaż marketing okay, rozumiem. głównie. Chociaż część z tych obowiązków oddaje Dawidowi i Reginie w jednej naszej gałęzi biznesu w dyskrypcjach. Tomek zajmuje się rzeczami technicznymi i jeśli chodzi o sprzedaż, to właściwie ogranicza się do tego, że jeździ na konferencje i wygłasza prelekcje takie bardziej techniczne. Kacper, który prowadzi i koordynuje większość naszych projektów, no właściwie nie angażuje się w marketing w żadnej formie. Czasem przejrzy tam jakiegoś posta czy, czy, czy newsletter merytorycznie, ale staramy się go w to nie wciągać. A z drugiej strony, więc po pierwsze, się podzieliliśmy. Mamy podział w firmie dosyć taki ścisły. Wiadomo, że trzeba sobie pomagać, się trzeba zas, zastępować, ale, ale mamy ten podział zdefiniowany, plus powciągaliśmy jeszcze osoby. Inne z firmy w tej z działalności zespołu. marketingowe, sprzedażowe, w których mogą nam jakoś pomóc. Czyli Regina na przykład bardzo mocno działa w promowaniu audiodeskrypcji i na social mediach, i w, na spotkaniach, i na konferencjach razem z Dawidem, więc zajmują się marketingiem w jakimś tam stopniu. Tomek, tak jak mówię, konferencje. No, w ten sposób to wygląda. A to korzystając z tego, że mamy dość nietypową sytuację, czyli was, was dwoje przy mikrofonie, to pytanie Dawid do ciebie, no bo ty się, rozumiem, nie zajmowałaś bezpośrednio podejmowaniem decyzji, co w sprzedaży zrobić i marketingu, czy nie, ale na pewno je opiniowałeś, nie? Co było dla ciebie trudne, tak wiesz, z perspektywy osoby, która jest wspólnikiem? Ta, ta sprzedaż, marketing się buduje, czy miałeś jakieś takie obszary frustracji, wątpliwości, jeżeli tak, to jakie one były? Jasne były, oczywiście, bo ja jestem taki entuzjastyczny bardzo w różnych podejściach, oczywiście różne pomysły mi się wykluwały, i te pierwsze takie momenty, gdzie Darek zadawał trudne pytania i challendował typu, ale po co, jaki będziemy mieli z tego rezultat? Ja sobie myślę, jak to ja tu przychodzę z takim świetnym pomysłem, no tak. który będziemy realizować, i on będzie tutaj Eldorado dla nas. A tutaj nagle trudne pytania i nagle ten pomysł się stawał taki coraz. Mniejszy, mniejszy, aż potem czasami zanikało, czasami się robiło z tego coś. Innego, fajnego, co potrafiliśmy dowieść jakościowo, natomiast no, by było to trudne, tak? No też w tym kontekście, no też jak rozmawiać, nie? żeby też nie brać takich kwestii osobiście. Osobiście, że tak, 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 Fajny pomysł, a tutaj ktoś to jakoś ścina, challenge'uje, Bardzo się nauczyłem i bardzo doceniam teraz, właśnie to, to, że Darek jest taki w tym pierwszym najczęściej odruchu z mojej perspektywy na nie. Już przestałem to słyszeć jako nie, tylko jako porozmawiajmy. Ale to, to tak, to, to było w tym pierwszym momencie trudne. No bardzo sobie cenię, ale to też było trudne, budowanie właśnie tej, tej gałęzi z Reginą, no bo tutaj właściwie otworzyliśmy nową drogę, nową ścieżkę, tam się zaangażowałem bardzo mhm. mocno w te sprzedaż, przy czym tą osobistą, taką bardziej relacyjną i w tym się czuję dużo lepiej, natomiast jest mi dużo trudniej w procesach i po prostu codziennie dziękuję siłom natury, że jest Darek, który to ogarnia i i z Jędrzkiem to zdejmują ze mnie, i ja się nie muszę tymi wszystkimi rzeczami zajmować, tylko im wrzucam coś właśnie takiego mojego, entuzjastycznego, z czego oni robią potem ten konkret, który od nas wychodzi. Czy znaczy tutaj w ogóle w tym słuchać dużo fajnych rzeczy, bo z jednej strony to jest wniosek dla słuchaczy, że jeżeli w tej ekipie założycielskiej nie ma nikogo, kto weźmie na barki sprzedaż i marketing, to pewnie będzie problem, bo nie będzie komu ustalić tych priorytetów to raz. A dwa, drugi wniosek to jest to, że wy się dogadaliście na to i szanujecie tych ustaleń, nie? że Darek podejmuje decyzję, reszta ma prawo wrzucić pomysły. Ty nawet mówisz, że już wiesz, że nie, to jest raczej zaproszenie do rozmowy. Tak, to jest fajne. Słuchacze tego nie zobaczą, ale w waszym zestawieniu jest taka tabela, która mi się strasznie spodobała i uważam, że. Jakby wszystkie firmy na waszym etapie robiły coś takiego, to, to byłoby wspaniale. Jest tabela, słuchajcie, która składa się z trzech kolumn. Kolumna pierwsza rozważaliśmy, kolumna druga wybraliśmy, w której jest tak, nie, bądź częściowo i po prawej jest uzasadnienie. I w zasadzie to jest piękne, mówię to bezpośrednio do słuchaczy, no bo tu jest na przykład tak: dostawcy lidów nie. Złe doświadczenia z poprzednich firm. Kropka, nie potrafimy tego robić, kiedyś nie zadziałało, nie róbmy tego, nie? ale zaraz poniżej jest partnerstwa. Wybraliśmy tak, bardzo dobre doświadczenia, nowość w tej branży, zróbmy. Nie? I to jest w ogóle super, że wy w jakiś taki naturalny bardzo sposób po prostu podeszliście do priorytetyzacji tych zadań i zabraliście się za wdrożenie tego, co rzeczywiście ma sens i co jest wam potrzebne na danym etapie. I to jest moim zdaniem absolutnie genialne. Um, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się wkopać głębiej. Wy powiedzieliście, że wyróżniście 12 buyer-person, jak pracowaliście nad sprzedażą, i skupiliście się na czterech z nich. Jak wybraliście te, na których chcecie się skupiać? O, to jest dobre pytanie i ono sięga trochę w przeszłość. Nie jestem pewien, czy pamiętam dokładnie ten proces decyzyjny. Na pewno pierwsza myśl była taka, że jest ich za dużo standardowo i trzeba ściąć. Jeśli dobrze pamiętam, to skupiliśmy się po prostu na takich personach, które najlepiej rozumieliśmy. I wśród których mieliśmy najlepszy network. No bo sami byliśmy takimi personami na przykład w przeszłości Jak czy Tomek. Byliśmy osobami, które odpowiadają za jakość różnych aplikacji, no i częścią jakości w tym momencie coraz bardziej jest dostępność. Mhm. Więc, więc po pierwsze się zastanowiliśmy, jakby kupowalibyśmy tego typu usługi do swojego zespołu, do swojej firmy. No, a po drugie, zapytaliśmy kolegów znajomych, którzy w tej branży cały czas działają. Mamy do nich dobry kontakt jesteśmy też trochę gdzieś tam rozpoznawalni, mamy ich zaufanie i łatwiej było po prostu przejść przez te persony i zastanowić się przez proces zakupowy cały, tak? zdefiniować co możemy im dostarczyć, na jakim etapie. No Więc bo doskonale ich głównym rozumiecie. Głównym kryterium nie? było to, to, że rozumiemy te persony. Tak, ale to jest genialny punkt w ogóle, nie? bo to też wiele osób yy, do mnie to adresuje, bo ja w wielu historiach mówię o tym, że robiłem usługę dla produkcji i dla IT, bo pracowałem na produkcji i w IT. I oni mówią, no, że to jest oszustwo systemu, nie? I nie fair, bo ja buyer persony to muszę robić sobie, wiesz, od podstaw, nie? Ale ja uważam, że to jest absolutnie najbardziej genialny kierunek, bo jeżeli ty doskonale rozumiesz problemy, wyzwania tych ludzi, to potem znacznie lepiej formujesz komunikację, newslettery, webinary, SEO, wszystko to, co masz w lajku wpisane, nie? I, I to jest fajne. Ale to te, te buyer persony robiłeś ty sam, Darek, czy to też opracowywaliście jakoś w zespole? Robiliśmy je na pewno z jędrkiem. Okay. Robiliśmy je na pewno przy włączonym podcaście twoim. W ogóle ta lista, którą, ta tabela, to ona nie zostałaby zbudowana, gdybym ja nie przeszedł przez te wszystkie odcinki. Bo okay. nie potrafiłbym sam zbudować tej listy. Tak? W sensie nie A, wiedziałbym, w sensie... co mam rozważać. Bez... Taktyk, okej. Okay. To jest ciekawe. Yy... Czyli nawet jeżeli czegoś nie użyłeś, to słuchałeś, żeby rozumieć, co to jest? Tak, tak. Super. To jest w ogóle też fajny wniosek. Także bo... głównie, głównie to była praca moja i jętrka, no ale oczywiście potem to było wszystko konsultowane, bo też jak chcieliśmy się dowiedzieć, pogadać z tymi personami, no to korzystaliśmy z naszych kontaktów. Okej. Okay. To, to, jest, to jest też ciekawe pod takim kątem, że wielu słuchaczy, szczególnie początkujących w biznesie, się mocno frustruje słuchając podcastu, bo o Boże, tego nie mogę wdrożyć, na to nie mam pieniędzy, a na to jeszcze nie jest czas na przykład na CRM. Natomiast jestem dużym też fanem podejścia twojego, to znaczy, słucham, żeby się nauczyć, czego może kiedyś użyję, nie? bo na jakimś etapie może będzie mi to przydatne. Ale ja też przez to przeszedłem. W sensie, pierwsze moje <śm> gdzieś tam <śm> miesiące czy tygodnie, to czułem się przeładowany tą ilością opcji, które przedstawiasz w podcaście. I właśnie myślę, że paradoksalnie ten konkurs mi pomógł, bo jak zacząłem to spisywać tak. i porządkować sobie, to jeszcze raz do tego wróciłem i zrobiłem listę. No, w ogóle on powstał z tego problemu, nie? bo ja dostawałem dużo wiadomości od słuchaczy wtedy, przed startem konkursu. To był jeden z punktów, który sprawił, że do niego doszło: że ja nie wiem od czego zacząć. Jest 150 odcinków Szymon, fajnie, że zrobiłeś dużo wiedzy, ale ona jest dla mnie nieużyteczna, bo, bo ja nawet nie wiem, w jakiej kolejności to wysłuchać. Nie? Więc fajnie, cieszę się. Powiedzieliście taki wniosek u siebie w pracy, że partnerstwa działają. I wydają się mieć niemal nieograniczony potencjał. To mocno wybrzmiewa, że te partnerstwa wam fajnie zagrały. Powiecie o tym więcej? Tak. No, myślę, że takim najlepszym casem jest to, że zaraz po tym, jak stworzyliśmy firmę, ja zacząłem gdzieś tam odświeżać swoje kontakty i, i rozmawiać z ludźmi, którzy też mają firmy, głównie tutaj w Krakowie, żeby po prostu umawiać się, spotkać się na śniadanie czy na kawę. Powiedzieć, że coś takiego teraz robimy i może mają jakiś pomysł, kto byłby zainteresowany. I taki właśnie dawny kolega skontaktował mnie z innym, jego kolegą, który prowadzi agencję, wtedy prowadził dużą agencję UX-ową. Okay. Spotkaliśmy się nawet nie na żywo, tylko, tylko online i okazało się, że bardzo fajnie się uzupełniamy, bo oni często są pytani o ten komponent dostępnościowy, Super. nie mają tych kompetencji u siebie. My możemy to dostarczyć, i oni nas wciągnęli tak naprawdę w kilka fajnych projektów. I ta współpraca trwa do dziś. No a potem się okazało, że takich firm jest więcej, też są otwarte na, na tego typu współpracę. I generalnie, no, ja mam taki folder w, w Outlooku, można powiedzieć, partnerstwa, i ta lista jest bardzo długa. Część z nich to są, po, powiedzmy, takie partnerstwa na zasadzie, że no, do, dobra, jesteśmy, będziemy się polecać, niewiele się tam dzieje, ale mhm. staram się to mocno pielęgnować, bo. Bo jest z tym duża wartość. I no jako firma, która startuje, na początku są w niej cztery osoby, pięć, sześć, jest bardzo się trudno przeżyć do dużego klienta. To prawda. A taki partner, który już tam jest, no bardzo to ułatwia. Bo możecie polecić po pierwsze, po drugie, możecie wziąć jako podwykonawcę. No, ten próg wejścia bardzo się obniża. To prawda. A przygotowaliście jakąś ofertę dla partnerów, czy raczej dogadujecie to case by case? Nie, raczej nie mamy takiej oferty dla partnerów. Raczej staramy się do tego podchodzić bardzo relacyjnie. Czyli, jeżeli okay. już widzę, że ktoś Rozumiem. jest zainteresowany, albo to są najczęściej osoby, które już znam, no to poświęcam im czas, wyjaśniam i rozmawiamy sobie bardziej jak koledzy, a nie jak biznesmeni. No, staram się pielęgnować mocno te partnerstwa. Natomiast mamy, mamy też taki pomysł, żeby zrobić bardziej, być partnerem dla firm, które dostarczają software. I być takim partnerem wdrożeniowym i tutaj bardziej rozmawiamy już z firmami zagranicznymi, bo w Polsce nie ma producentów takiego oprogramowania, a za granicą są i chcemy być ich takim partnerem na, na nasz kraj przynajmniej. Jakieś tam już partnerstwa udało się podpisać, no ale to już jest inny temat i trochę trudniejszy. No tak. Inna kultura, inny język, inne podejście. Często się okazuje, że my przychodzimy do nich i mówimy: słuchajcie, nasze partnerstwo mogłoby polegać na tym i na tym. Jak to u Was działa? Bo macie to fajnie opisane na stronie, a oni mówią: No, mamy to opisane na stronie, ale to chyba tylko Wy tak konkretnie do tego podeszliście jak do tej pory, to przećwiczymy sobie na Was. Fajnie. Więc te partnerstwa to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bardzo duży taki booster do, do biznesu. I przez wiele osób nie, nie odkryty. Łącznie z nami pewnie do końca nie odkryty jeszcze. A, a powiedz mi też, dla słuchaczy, którzy próbują odnieść to, co mówicie do swojej rzeczywistości, jak duża jest konkurencja, wasza, konkurencja taka bezpośrednia w Polsce? Ile to jest firm mniej więcej? Nasza konkurencja jest yy, po pierwsze, dosyć złożona, bo jest kilka firm, takich jak nasza. Myślę, że są podobnej wielkości. Niektóre są trochę dłużej na rynku, ale wszyscy jesteśmy raczej małymi firmami. Tych firm pewnie z pamięci to bym wymienił mniej niż pięć. Mm -hmm. Natomiast my konkurujemy też z dużą liczbą NGO-sów, czyli fundacji, stowarzyszeń, które no, działają na rzecz dostępności i w jakiś sposób tego, tego typu usługi też świadczą. Mniej lub bardziej profesjonalny, to są często osoby, które mają ogromny zapał, ogromne zrozumienie tego, co trzeba zrobić, i ogromne serca w ogóle. Mhm. A niekoniecznie mają jakiś tam background biznesowy. My znowu podchodzimy do tego bardziej bardziej biznesowo. No ale staramy się trzymać ten komponent dzięki temu, że jest z nami Dawid czy, czy Adrian. Więc łączymy gdzieś tam te dwa światy. Mhm. No i takich fundacji, i czy, czy stowarzyszeń, czy ngo to jest pewnie kilkadziesiąt w Polsce, patrzę na No Myślę, myślę tak, myślę, że to jest tego typu liczba. No, tak jak Darek powiedział, to oni się różnymi rzeczami zajmują, w różny sposób działają, ale tak, no, myślę, że jest kilkadziesiąt. Natomiast myślę, że też to, co jest istotne, no, to przez to, że to jest rynek, który dopiero się rozwija, no, to raczej głosy są takie, że ekspertów brakuje, no i też nie ma tej świadomości u klientów, że powinni po tych ekspertów sięgać. Ale dodam tu jeszcze może, że tak. Po pierwsze, konkurowanie z tymi NGO-sami jest trudne dla nas, bo to są trochę inne światy tak. i też trochę pewnie inne ceny i, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o konkurowanie takie z biznesem, to moje osobiste przeświadczenie jest takie, że rynek jest bardzo duży. Nas jest kilka firm małych. I w ogóle nie myślę o tych firmach jako o konkurencji. Uważam, że powinniśmy się o jakoś skonsolidować, powinniśmy rynek. współpracować, okay. przynajmniej w części dotyczącej edukacji rynku. Tak. Bo moim zdaniem ten tort jest tak duży, że dla każdego z nas będzie, jest pracy na wiele, wiele lat jeszcze w tym momencie, i w ogóle konkurowanie ze sobą takie wprost nie ma sensu. Ani dla nas, ani dla nich. Pewnie nie wszyscy polecają, podzielają to moje zdanie. Ale, ale patrzę na to w ten sposób, więc jakoś nie oglądamy się za bardzo na tą konkurencję, staramy się nawet jakieś tam kontakty utrzymywać, bo wydaje się, że konkurowanie tutaj będzie kontrproduktywne. Bardziej powinniśmy działać razem. Niż, niż patrzeć na siebie w ten sposób. I to jest podejście całego naszego zespołu. My, my tak uważamy, że tutaj yy, nie powinniśmy konkurować, powinniśmy działać, bo rynek jest olbrzymi, a hmm. ludzi, którzy go rozumieją, znają się na nim naprawdę niewielu. Zresztą to, jak mówiłeś o partnerstwach, to też mi przyszło do głowy, że właściwie no, jesteśmy na finale też partnerstwa z uczelnią, bo, bo chcemy w tym obszarze właśnie edukacyjnym. Yy być obecni i chcemy gdzieś tą wiedzę szerzyć. Także ten element edukacji jest na pewno u nas też bardzo istotny. No właśnie, bo napisa napisaliście w pracy, że duży potencjał kryje się w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych i chciałem to pogłębić, zapytać dlaczego? A tak, to, to prawda. I ja generalnie działam na podyplomówkach już chyba kilkanaście lat. Mhm. W moim poprzednim życiu zakładałem podyplomówki na kilku uczelniach związane z testowaniem i z innymi też obszarami. No, i jak założyliśmy akcent, to też poszliśmy w tym kierunku, i moim zdaniem to jest świetna rzecz, bo po pierwsze, spotykasz się z ludźmi, którzy są naprawdę zainteresowani tematem. Po drugie, szkolisz tych ludzi, potencjalnie możesz ich kiedyś zatrudnić, jeżeli, jeżeli się rozwiniesz. Po trzecie, ci ludzie to są potencjalni klienci. Oni często do nas wracają i mówią, że w swojej instytucji potrzebują usługi dostępnościowej. Okay. Po czwarte, no, też dla takiej młodej firmy, która, która powstaje, daje to jakieś dodatkowe punkty do, do credibility. Współpracujesz tak? z uczelnią, prowadzisz wykłady, jesteś, prowadzimy też szkolenia. Tak? Więc samo to, że jesteś wykładowcą na uczelni, no powinno świadczyć o tym, że potrafisz jakoś przekazywać wiedzę, prawda? Więc generalnie ja nie widzę słabych stron. We współpracy z uczelniami, jeśli chodzi o poddyplomówki, może poza tym, że no, czasem trzeba pracować w weekend. Wiecie, bo, bo jakby wydaje mi się, że wy możecie tego nie widzieć z waszej perspektywy, ale w tym wniosku jest bardzo grube i wartościowe dno dla słuchaczy. Bo, e, bo ja bardzo często, jakbym powiedział, że kilka razy dziennie, to pewnie bym mnie skłamał, dostaję pytanie, Szymon, w jaki biznes wejść? Gdzie obecnie, gdzie obecnie można dużo zarobić? No i, <laughs> i powiem wam, że. Że ja, ja nigdy nie odpowiadam, bo raz nie znam odpowiedzi, a dwa, jeżeli istnieje odpowiedź, to odpowiedź brzmi, idź tam, gdzie się interesujesz, gdzie się czymś znasz i tak dalej. Nie? No bo wy jesteście idealnym przykładem, że występuje trochę taka, taki efekt synergii tego, jakimi jesteście ludźmi. Czym się naprawdę interesujecie, i na czym się znacie, i jaki biznes razem zrobiliście, nie? że to nie jest operacja na siłę, wiecie o co mi chodzi, bo tam będzie dyrektywa, zarobimy na tym pieniądze, więc idźmy w to, tylko jest ten element dużej autentyczności i spójności całego teamu. Nie? I uważam, że, i to jest wniosek dla wielu słuchaczy, którzy próbują zrobić taki biznes, nazwijmy go spróbówki. Że to wcale nie, niekoniecznie będzie działać. Nie? To jest pewnie tak, jak ja bym dzisiaj otworzył sieć sklepów z warzywami, nie? No, bo wiecie, bo, bo przewiduje wyższą cenę na warzywa. Nie? I kurczę, to jest fajny wniosek bardzo, nie? No, bo, bo, bo pewnie widzicie, ty nawet nawet to napisaliście, że, że uzyskujecie efekt synergii chociażby w kanałach marketingowych, nie, no, ale nie mielibyście go, gdyby nie ta wiedza, którą jesteście w stanie do nich włożyć. Nie? To jest fajny wniosek, uważam, i też taki no, budujący. No, zdecydowanie tak jest. No, tak jak wspomniałem, jak my zakładaliśmy tą firmę, to przynajmniej nie wiem, połowa założycieli robiła to dlatego, że no, chciała robić coś takiego, co będzie ro... troszkę poprawiać ten świat na lepsze, chociaż, chociaż odrobinkę. Ja i Tomek wyszliśmy z korporacji, My zostawiliśmy pracę, w których zarabialiśmy dużo więcej niż teraz zarabiamy, no bo w świecie IT wiemy, jakie są zarobki gdzieś tam na, na, na wyższych stanowiskach. I Dlaczego to ja teraz mam takie przeświadczenie, że jestem w miejscu, w którym bym chciał do emerytury pracować. Czyli zrobiłeś to po prostu, żeby... Czuję się lepiej ze swoim życiem. Tak to, tak to mam. No, w jakiejś części na pewno tak. Żeby pracować z ludźmi, których znam, których cenię, Ale żeby fajny. robić właśnie coś takiego z misją, a nie tylko chodzić i rozwijać aplikację, która, nie wiem, sprzedaje reklamy albo czas, albo cokolwiek innego, ludzki. I no na razie chyba się to udaje. No, i ja w ogóle gdzieś tam, kiedyś jak się fundraisingu uczyłem, bo, bo w NGO-sach pracowałem, mm -hmm. to usłyszałem takie zdanie, które ze mną zostało yy, chyba już na stałe, że róbmy fajne rzeczy z fajnymi ludźmi. Yy, I wiem, że to jest pewna idea, która być może nie spełni się nigdy w 100%, ale jak tego jest zdecydowana większość, to ja czasami sobie muszę uświadamiać, że pracuję, bo ja na koniec dnia się zastanawiam, czemu ja jestem taki zmęczony. Przecież dzisiaj było tak fajnie. Bo, bo mam takie poczucie, że to, co robię, jest rzeczywiście i wartościowe, i, i z fajnymi ludźmi się spotykam, i to naprawdę wszystko daje mi takiego kopa, um, który no, sprawia, że rzeczywiście ta praca przestaje być pracą sensu stricto, przynajmniej pojmowaną w taki sposób, jak kiedyś myśleliśmy prawda? o tak, górniku fabryca. na przodku. <noise> tak, 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 dokładnie. A powiedzcie mi, no bo to jest chyba najbardziej zasadne pytanie do firmy, która wygrała nagrodę debiutu: jakie macie. Główne plany na najbliższe pół roku, rok albo nawet dwa. I po pierwsze chcemy skonsumować nagrodę. Mieliśmy, mieliśmy już pierwsze spotkanie z waszym konsultantem. To było krótkie spotkanie zapoznawcze i mhm. kolejne odbędą się już pewnie po sezonie urlopowym. Ale ja muszę powiedzieć, że już w czasie tego krótkiego spotkania Maciek tak, Szefer, z rozmawialiśmy, Szefera. już sporo wartości wniósł do tego, o czym sobie myślałem i naprostował mnie, jeśli chodzi o pewne pomysły. Więc tro trochę był to takim teraz wiesz, tutaj... jak się David czuje. Tak, dokładnie, miałem to powiedzieć, że trochę był takim Darkiem, <grystanie> tylko, tylko przychodzącym z zewnątrz. Popsuł mi całą zabawę, <grystanie> jak genialny plan zrujnował i bardzo za to dziękuję. Więc na pewno przyjrzymy się temu tej naszej strategii i, i zastanowimy się, co jeszcze można by lepiej robić. Nasza strona internetowa nieustająco wymaga aktualizacji, odświeżania, poprawiania, ja. to zdajemy sobie z tego sprawę. To się nie zmieni w najbliższe parę lat. Jesteśmy, <grym> jesteśmy świadomi. No i mieliśmy taki plan na ten rok, tak jak wymieniłeś, żeby, żeby wdrożyć CRM-a, ponieważ tych klientów już jest coraz więcej. Tak jak mówię, około 20 się pojawia 20 lidów miesięcznie, no to po pół roku mamy ich ponad 100. I już nie da się tym tak zarządzać jak do tej pory w Excelu, w mojej pamięci podręcznej i głębszej, i w moim Outlooku. Więc myślę, że to jest coś, co, co musimy zrobić, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. No i to są takie priorytety na ten rok. Fajnie. To jeszcze poza anteną mówiliście mi, że chcecie wyjść do większych organizacji, do osób, na przykład, które zajmują się ESG w dużych firmach. Czemu chcecie to zrobić? Wydaje nam się, że ESG jest takim trochę tematem dla niektórych zaczarowanym, a dla innych trochę się kojarzącym z takim korporacyjnym bullshitem. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale, ale dla wielu osób z zewnątrz tak to wygląda. I wydaje mi się, że firmy podchodzą do ESG w taki sposób, że chcą pokazać, żeby coś zrobić, no bo muszą pokazać, troszkę szukają na siłę. Mhm. I szczególnie jeśli chodzi o, o ten komponent S tak, w ESG, no to dostępność się tam idealnie wpisuje. I ludzie, którzy się zajmują ESG, moim zdaniem nie wiedzą nawet czym jest dostępność. Nie tylko oni, bo to jest nowy temat. Ty mhm. pewnie też nie wiedziałeś o tym za wiele, dopóki do nas pisaliśmy. Absolutnie nie wiedziałem. Więc po pierwsze, chcielibyśmy ich uświadomić, że coś takiego można zrobić. No, i z naszą pomocą, czy z pomocą tego typu firm, można sobie zaadresować tą jedną literkę z tych trzech mhm. w sposób całkiem szybki, efektywny, pożyteczny. No, ja wam w ogóle to, mogę Wam powiedzieć, jest... że, że ja, czytając Waszą pracę, miałem duży problem zrozumieć, o co chodzi w tym, co robicie. Gdyby nie to, że nagraliście mi to jest napisany film pokazujący, jak niedostępna jest strona sellwise. I gdyby nie ten film, to ja bym tak naprawdę miał dużą trudność ze zrozumieniem, czym się zajmujecie. Pytanie, jak właśnie, jak na przykład mamy słuchaczy, którzy teraz mają taki moment, wiesz, dobra, słucham, panowie mówią sensownie, ale nie wiem o co chodzi, gdzie mogą wejść i to zrozumieć? Macie jakieś takie własne miejsce, filmy, czy. Wiesz, miejsce tak, edukacyjne, jakich, żeby zrozumieć. od jakiegoś czasu rozwijamy nasz kanał na YouTubie, gdzie pokazujemy na przykładach mm -hmm. stron internetowych i aplikacji mobilnych, jak niewidoma osoba korzysta z tych aplikacji. Okay. Co ciekawe, większość tych filmików, zdecydowaną większość, nagrywa nasz kolega Adrian. Pozdrawiam. To jest chyba jedyny operator filmowy, jakiego znam, który jest niewidomy. Także on nagrywa te filmiki, mimo że nie widzi. Proszę. I, i ja taki się film nazywa? nagrał da, dla Was, bo stwierdziliśmy właśnie, że możecie nie wiedzieć o co chodzi. Nie jesteście pierwszymi, którymi musimy tłumaczyć, czym jest dostępność. No i stwierdziliśmy, że nagramy taki krótki filmik, na którym Adrian chodzi po stronie Cell próbuje, spróbuje, jeśli dobrze pamiętam, zamówić szkolenie. Tak, tak, tak. Słychać, jak korzysta z technologii asystującej, czyli z czytnika ekranu. Tak. No i widać, jak tam coś działa, albo nie działa. I, i także zachęcam na wyszukanie sobie w, na YouTube naszego kanału Accents, tam tych filmików już jest kilkanaście, podchodzi pod kilkadziesiąt, cały czas je rozwijamy ten kanał, dodajemy kolejne filmiki Fajnie. Myślę, I... że to fajnie pokazuje, o co w tym chodzi. Tak, no właśnie, Wy też w pracy napisaliście, ja to zacytuję, że najlepsze jest to, że za każdym razem, kiedy dzięki zastosowaniu wiedzy zawartej w NSM sprzedajemy kolejną usługę, świat staje się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. I to jest piękne przesłanie też tego, że, że właśnie takie biznesy, wiecie, które robią różnicę, są w stanie użyć tej wiedzy sprzedażowo-marketingowej, żeby zrobić różnicę nie tylko finansową, tylko taką rzeczywistą, nie? Która rzeczywiście dla kogoś stanowi jakąś wartość, nie? taką realną, życiową, między innymi. No e... tak, jakby, jakby to nie zabrzmiało górnolotnie, to jednak ten komponent misyjny w naszej działalności jest ważny, a jak czasem się zdarzy mi o tym zapomnieć, to Dawid mi szybko tutaj dosadnie przypomina. Tak, ale z, dru z drugiej strony ja też chyba powinienem powiedzieć, i taką czuję potrzebę, żeby to powiedzieć, że obserwuję osoby pełnosprawne. Bo tak, my oczywiście podkreślamy to, że poprawiamy czy pomagamy poprawiać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale ja wielokrotnie obserwowałem, jak osoby no, w pełni sprawne, które posługują się. Tym światem cyfrowym bardzo sprawnie na co dzień. No, mając dwie strony do wyboru, które mówią o tym samym, i mając stronę dostępną i, i taką zrobioną. Z fajerwerkami, z, z, z niezaadresowaniem tej dostępności, wybierały tę dostępną, mimo no tak. wszystko. I wtedy budzi się u mnie taki uśmiech, bo też sobie myślę, że, że to jest takie bardzo włączające, że ten świat dostępności jest taki dla wszystkich. Zresztą mówi się często, że jesteśmy wszyscy czasowo sprawni, więc <laughs> można to rozważyć. <laughs> to, to jest <laughs> ciekawe, ciekawie powiedziane. A wiecie, ile osób jest w Polsce, którzy potrzebują takich usług, produktów? Tych dostępnych? Tak, to jest oszacowane w zależności od stopnia niepełnosprawności. Oczywiście, stopień tej potrzeby jest inny, ale tu mhm. się szacuje, że z osób z niepełnosprawnościami nawet jest około 7 milionów. O proszę. Także to jest naprawdę spora grupa. No, oczywiście, im ktoś ma większą niepełnosprawność, większe te ograniczenia, no to będzie potrzebował tej dostępności w większym zakresie. No, i takich osób jest oczywiście znacząco mniej. Natomiast no z różnych badań, raportów wynika, że no ta dostępność naprawdę pomaga często osobom, które wydawałoby się tej dostępności w ogóle nie potrzebują, tak na pierwszy rzut oka. No tak. A to jakby strasznie się cieszę, że się tutaj pojawiliście, bo to jest takie fajne przesłanie, i od tego, jak sobie dobierać wspólników, przez to, czym się zająć, po to, jak się tym zająć, jak wybierać priorytety, jak wnosić wartość i różnicę. To jest taka fajna, wielowymiarowa historia, którą liczę, że jeżeli został nam jeszcze jakiś słuchacz w podcaście, który pyta na Instagramie, na czym zarobić dużo pieniędzy, to, to dzięki rozmowie z Wami. Przestanie, ale powiedzcie mi teraz, jeżeli słucha nas, nas ktoś, kto chciałby się do was zgłosić i poprosić was o pomoc w uczynieniu świata swojego, swoich klientów bardziej dostępnym, to co powinien zrobić? I kto, to, kto w ogóle się do was powinien zgłaszać? Powinny się zgłaszać do nas wszystkie osoby, które pracują w firmach i instytucjach, które chcą tworzyć dostępne dla osób z niepełnosprawnościami produkty i usługi. Mhm. Strony internetowe, aplikacje mobilne w szczególności, ale, ale również jesteśmy w stanie przeszkolić personel, który obsługuje ludzi w punktach obsługi klienta czy w instytucjach, albo osoby, które tworzą aplikacje mobilne. I nawet prezentacje testują. mogą być dostępne, nie? I przepraszam, nie dosłyszałem. Prezentacje, bo widziałem, że Wy napisaliście, że ten raport, który wysłaliście, jest dostępny też. Tak, tak. On jest tworzony oryginalnie w PowerPoincie, ale potem trzeba zrobić parę magicznych rzeczy, żeby był czytany sensownie dla osób, które korzystają z czytnika ekranu. Więc też no, dostępne właśnie. dokumenty, to nie wszystkie dokumenty są, są dostępne. Większość powiedziałbym, że nawet jest niedostępna by default. Mhm. Jeżeli chcemy stworzyć dokument, który będzie odczytany potem przez Dawida, no to musimy wiedzieć, jak to zrobić i, i włożyć troszkę dodatkowego wysiłku. Niewiele, ale troszkę. Gdzie Was znajdą? Gdzie się zgłosić? Zapraszamy przede wszystkim na stronę accents.pl lub accents.io mhm. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na LinkedInie, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy też na Twitterze, ale tam to jest konto eksperymentalne, anglojęzyczne. Też wracając tak do marketingowo-sprzedażowych rozkmin. No i jest tam formularz kontaktowy na naszej stronie. W momencie, jeżeli go wypełnicie, albo oddzwonimy i Dawid swoim radiowym głosem opowie Wam to i owo, albo odpiszemy. Wspaniale. To jeszcze dodam, że też dla tych potencjalnych partnerów, nie? że jeżeli jest jakaś firma, która potrzebuje partnera takiego jak wy, to też jest pewnie dla was cenny, wartościowy kontakt. Słowo na koniec od was, panowie. Jakieś podsumowujące chcielibyście z czym zostawić naszych słuchaczy? Pan należy no, do Ciebie. <laughs> Pan na Ciebie zrzucił teraz, co? Tak, to, totalnie tak. Ja sobie myślę, że tutaj jesteśmy w podcaście o sprzedaży, ale mi zawsze przychodzi do głowy ten komponent taki, że e, no taki świadomościowy, że miejmy świadomość tego, że żyjemy na jednym świecie i świat dostępny to jest świat dla wszystkich, gdzie... Wszyscy możemy czuć się dobrze, fajnie, no i dlatego taka wartość w tej, w tej dostępności. I to jest ja bym jeszcze wniosek. powiedział, że dostępność to przede wszystkim prostota i upraszczanie rzeczy, więc nie bójcie się tego, bo jeżeli będziecie chcieli przerobić stronę czy aplikację na bardziej dostępną, to nie znaczy, że musicie do niej dodawać nowe featurey, tylko najczęściej to znaczy, że musicie odjąć jakieś featurey i ta strona będzie prostsza, czytelniejsza i łatwiej utrzymywalna. Wielu marketerów miało teraz zawał serca na myśl o usuwaniu <noise> feature'ów. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Panowie, wielkie dzięki za fajną rozmowę. Słuchaczy zapraszamy na Waszą stronę internetową. No i cóż, pewnie się usłyszymy jeszcze kiedyś w tym podcaście, jak już firma będzie większa. Pogadamy, co się udało zrobić w międzyczasie. Co Wy na to? Bardzo chętnie. Dziękujemy Pięknie. za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.